zapytać, czy pójdzie pani głosować? Nie. Trudno mi jest powiedzieć. Ja bym chyba nie chciał iść głosować. I nie wypowiadam się na tym temacie. To zależy. Ale chyba tak, no bo musimy. To nasz jakiś obowiązek. Będę głosował jak najbardziej. Każdy, myślę, że każdy z nas powinien zagłosować jako obywatel. No to są nasze obowiązki. Ja niestety nie głosuję. Dlaczego? Żyjemy w wolnym kraju. Myślę, że wezmę udział w wyborach, natomiast jeszcze do końca nie wiem. Mam kilku kandydatów i nie wiem, na którego będę głosować. Ja na pewno będę głosować. Pracuję od 7 do 7, ale mam nadzieję, że lokale wcześniej otwierają jako 7. Przynajmniej sprawdzałem, gdzie mam lokal. Mam nadzieję, że w tym samym miejscu, co kiedyś. Raczej nie. Nie, na eurowybory na pewno nie. Jeśli będą wybory do rządu, to na pewno tak, bo musi coś się zmienić. Nie pójdę. Dlaczego? Dlatego, że pójdę na samorządowe, bo tutaj wiem, kto tu będzie rządził, kto tutaj działa i w ogóle. A co ja wiem tutaj na temat eurowyborów? Samorządowe, oczywiście, że pójdę. Nie będę głosowała, bo akurat pracuję i nie mam nawet jak. I na kogo pan zagłosuje, albo na kogo nie? To tajemnica. Na PO pójdę głosować. To znaczy, wie panie, tak naprawdę jeszcze nie jestem zdecydowany, ale nie mam swojego jakiegoś takiego jednego kandydata. Na pewno nie będę głosować na PiS i tym podobne tamte wszystkie tych oszołomów różnych. Ja będę głosować, wrócę do swoich starych przyzwyczajeń, to znaczy będę głosować na SLD. Co pani sądzi o tych spotach reklamowych, o tych debatach? Bo mnóstwo... Nie oglądałam. To także nie wiem, nie wypowiem się na ten temat, bo nie oglądałam. No, na terenie Suwałk to nie ma za dużo spotów. No, ale w Warszawie to jest różnica. Jeden przez drugiego też tak samo jak ten Kaczyński tam z Tuskiem, tam te inne, teraz ten Korwi Mikie też tam, to ja wczoraj oglądałem na kobietów gada, tam tych kobietów obrażał, wie pani, to nieładnie, wie pani, jedno tego... Za dużo tych sporów? Tak oni tam... Jeden przez drugiego. Przez drugiego i ich tam się nawiązało, się narobiło i oni tak, ten lis i ten nie. A to nie powinno to być. To jest głosowanie i to jest głosowanie po prostu. No, każdy chce, żeby moja prawda była na górze. To znaczy, jeśli chodzi o to teraz to nie mam czasu śledzić, bo mam w ogóle 3-latka bardzo, bardzo energicznego, także nie mam czasu, nie śledzę tego. Akurat nie interesuje mnie to.